Marka Jezus, odcinek 29. Bardzo się cieszę, że jesteście. Oczywiście podążamy za świętym Markiem, idziemy dalej w głąb tej Ewangelii. Dzisiaj zajmiemy się kolejnymi wersetami z Ewangelii Marka, czyli wersetami od 22 do 30. Bardzo proszę, posłuchajcie. A uczeni w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili, że ma Belzebuba i że demony usuwa za sprawą tego przywódcy demonów. Przywołał ich i wyjaśniał im w przypowieściach. Jak może szatan usuwać szatana? Jeśli jakieś królestwo dojdzie do wewnętrznego rozłamu, nie zdoła się ostać takie królestwo. Jeśli dom jakiś dojdzie do wewnętrznego rozłamu, ów dom nie zdoła się ostać. Jeżeli szatan wystąpiłby przeciw sobie i doszedłby do wewnętrznego rozłamu, nie zdołałby się ostać. Koniec z nim. Przecież nikt nie może wtargnąć do domu kogoś mocnego i zagarnąć mu jego rzeczy, jeśli najpierw tego mocnego nie zwiąże. Wtedy dopiero ograbi mu jego dom. Oświadczam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, jak wiele by ich synowie ludzcy popełnili, będą im odpuszczone. Kto by natomiast popełnił bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. To dlatego, że mówili, ma nieczystego ducha. Moi drodzy, podążamy w głąb tej Ewangelii świętego Marka i widzimy to rosnące napięcie. Już od początku drugiego rozdziału rośnie napięcie pomiędzy uczonymi w piśmie, pomiędzy faryzeuszami a Panem Jezusem. Znowu, żeby dobrze chwycić ten konkretny dzisiejszy fragment, trzeba patrzeć trochę bardziej na kontekst. I ten kontekst jest właśnie taki, że Jezus miał to napięcie z tymi faryzeuszami. Na początku trzeciego rozdziału doprowadził do tej konfrontacji, pamiętamy, zdrętwiała czy też uschła ręka. Po tej konfrontacji faryzeusze postanowili, że zabiją Jezusa. I teraz mamy taką sytuację, jakiś czas później, kiedy Jezus wyszedł nad jezioro, na górę, nad jeziorem głosił, na górze powołał uczniów. Teraz mamy taką sytuację, że z Jerozolimy, czyli nazwijmy to z centrum, z duchowego, religijnego centrum narodu żydowskiego, przychodzą uczeni w piśmie i oskarżają Jezusa o to, że ma Belzebuba, że mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. To jest oskarżenie, które pada na Jezusa. Czyli widać, że to napięcie, ono cały czas rośnie. Jezus jest tutaj już osądzony. Jezus jest już widziany z tej perspektywy Jerozolimy, z perspektywy świątyni, uczonych w piśmie. Jest widziany jako ktoś, kto działa pod wpływem złego ducha. Jezus tutaj próbuje rozmawiać z nimi, objawiając pewien brak logiki w takim myśleniu, brak jakiegoś zdrowego rozsądku w takim myśleniu, że no jak może zły duch, jeden zły duch drugiego wyrzucać, jak to może być. Pokazuje to na przykładzie właśnie takiego królestwa podzielonego czy domu podzielonego. Moi drodzy, to jest takie mówienie dalej ciągle w takim kluczu, że próby przebicia się jakby przez jakiś rodzaj zatwardziałości, jakiś rodzaj decyzji, jakiś rodzaj takiego twardego zamknięcia na Jezusa. Jezus wie, że jest dobry. Jezus wie, że wychodzi od Boga. Jezus wie, że pełni Boże dzieła. I Jezus wie, że te oskarżenia są fałszywe. I kiedy dzisiaj rozmawia z tymi uczonymi w piśmie, to tak jakby próbował przez jakąś skorupę, jakiejś decyzji zamknięcia przebić się. Zresztą ta końcówka, która dzisiaj jest, to jest tym grzechu przeciw bluźnierstwie, przeciwko Duchowi Świętemu, grzechowi przeciw Duchowi Świętemu. Ja zawsze jak sobie myślę o tym grzechu przeciw Duchowi Świętemu, to mam gdzieś w głowie i w sercu słowa ojca Józefa Kozłowskiego, takiego mojego pierwszego mistrza. On o tym pisał bodajże w książce Z grzechu do wolności, że grzech przeciw Duchowi Świętemu to jest postawa takiej wewnętrznej impregnacji na łaskę. Jak ja się wewnętrznie zaimpregnuję na łaskę, to ona nie może się przebić do mnie. I właśnie o tym mówi dzisiaj Pan Jezus, że o takiej postawie serca, że można się tak jakoś zacietrzewić, że żaden argument nie dociera, że żadne poruszenie łaski, że gdzieś Duch Święty próbuje gryźć nasze sumienie, jakoś nas pociągać, jakoś do nas przemawiać, a my wchodzimy w taką postawę nie, 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 jakieś takie nie, bo nie.
Niebu nie odpowiem. Niebo przylgnąłby, jakieś przylgnięcie do jakiegoś innego rodzaju, innego sposobu myślenia, przeżywania rzeczywistości, jakiejś niezgody na to, żeby zanurkować w głąb, żeby przejść przez jakieś doświadczenie skruchy, jakieś doświadczenie uznania tego działania Bożego, które mnie dotyka. To jest postawa grzechu przeciw Duchowi Świętemu. Moi drodzy, dzisiaj sobie chodząc po lekturze tej Ewangelii, która nie jest wcale łatwa, możemy sobie tak prosić Ducha Świętego, bo naprawdę, jak już wejdziemy w taką postawę, że powiem: Duchu Święty, pokaż mi moją zatwardziałość, to jest najlepsza droga, żeby ten Duch Święty nas wyprowadził z jakiejś zatwardziałości serca. Jeżeli ja się zgadzam, jeżeli ja się uznaję, że ja mogę mieć zatwardziałe serce w jakimś takim czy innym aspekcie, jeśli ja przyznaję, czy pozwalam sobie w ogóle na takie myślenie, że ja mogę potrzebować łaski, żeby zobaczyć prawdę o sobie samym i żeby w tej prawdzie stanąć przed Bogiem, no to już jest rozkruszanie takiego kamienia, jeśli on jest w naszych sercach. Więc dzisiaj możemy sobie chodzić i tak trochę prosić: Duchu Święty, jeśli moje serce jest gdzieś twarde, to mi to pokaż. Mogę też sobie przypomnieć, może miałaś taki jakiś czas w życiu trwania w takiej impregnacji na łaskę. Można to sobie dzisiaj też przypomnieć i podziękować Panu Bogu, że nas z tego wyprowadził, wyprowadza. Że jest o tyle dobry, że się nie zniechęcił, ale stukał w tę skorupę naszego serca tak długo, aż ona popękała i wpuściliśmy go do siebie. To niech będzie dzisiaj takie nasze chodzenie z tym Słowem Bożym, a wieczorem zapraszam do medytacji tego fragmentu. Mam nadzieję, że do zobaczenia i pamiętajmy o tym, żeby subskrybować nasz kanał, dać kciuka w górę, napisać komentarz czy też dzwoneczek nacisnąć, to wtedy będziecie mieli powiadomienia o naszych materiałach na kanale Mocni w Duchu.